Według niemieckiego dziennika ekonomicznego Handelsblatt, Polska ma potencjał, by wkrótce stać się najsilniejszą armią w Europie. Dysponujemy ogromnym kapitałem ludzkim w ilości prawie 38 milionów mieszkańców. Od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie systematycznie zwiększamy liczebność naszej armii, która obecnie, według Global Firepower, przewyższa nawet francuską i wynosi 202 100 aktywnych żołnierzy, 350 000 rezerwy oraz 50 000 jednostek paramilitarnych. Ponoszone wydatki na obronność również dynamicznie rosną, osiągając 3% PKB, czyli przekraczając 38 miliardów dolarów. Pod względem liczby naziemnych pojazdów bojowych zajmujemy 8. miejsce w NATO z wynikiem prawie 52 000 sztuk. Podobnie jest w przypadku okrętów, tu 86, oraz nieco gorzej samolotów, bo na 9. miejscu z 459 maszynami.